pani Rada Mańczewska. Szanowny panie przewodniczący, poza tymi dwoma literówkami, za które jeszcze raz przepraszam, innych poprawek nie ma. Mamy minutę czasu do tego, ogłaszam minutę przerwy, potem będziemy głosowali rezolucję i potem wniosek pani radnej Tatrawi, jeżeli zostanie podtrzymany. Minuta przerwy. Poprawek, jak mówiła pani radna Walczewska. Proszę państwa, będziemy głosowali rezolucję według druku nr 1119 rezolucja w sprawie okna życia. Tak się to nazywa. Bardzo proszę państwa radnych o przygotowanie się do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem rezolucji w sprawie okna życia? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Czy ktoś jeszcze głosuje? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 39 za, tak, przeciwnie, tak, wstrzymujących się. Rada przyjęła tę rezolucję.